Cześć kochani, nowy dzień, nowy vlog. Słuchajcie, dzisiaj nie jest mój dzień, naprawdę nie jest mój dzień. W nocy, słuchajcie, położyłam się spać, było po 23. Relatywnie szybko zasnęłam ze względu na leki nasenne, ale wiecie co, obudziłam się o 3 nad ranem i od 3 do krótko przed szóstą nie mogłam w ogóle spać, w ogóle nie mogłam zasnąć. Koniec końców koło 6 udało mi się znowu zasnąć, spałam tam do w pół do 9, do 8.40 jakoś tak, po czym 9 z minutami wykaraskałam się, słuchajcie, z łóżka. Oczywiście czekajcie chwilkę, bo tu kolega pisze. No, oczywiście wiecie, nieprzytomna, więc do lekarza też nie pojechałam. Masakra, mówię wam, masakra. No nic, był moment, pomyślałam sobie, dobra, pojadę po południu do lekarza, no ale nie pojadę po południu, dlatego że mamy już po południe, mamy zaraz 13, więc ja się muszę przebrać, wyjść z Milanem jeszcze raz. Po czym jak wrócę, to muszę się streścić. Słuchajcie, doszłam do wniosku, że jadę dzisiaj na zakupy jedzeniowe, więc wam też pokażę, aczkolwiek no, to nie będą jakieś wielkie zakupy, dlatego że ja tym razem faktycznie kupuję na tydzień, mniej więcej powiedzmy, więc nie będzie tego nie wiadomo ile. I muszę się streścić. Muszę pamiętać o tym, żeby pojechać i kupić płyn do spryskiwaczy, bo mój się kończy. Wczoraj wypełniłam. Muszę pojechać na zakupy, muszę się streścić, dlatego że na 16 jesteśmy z Grossim, Svenem, kolegą, on przyjedzie z Drezna, umówieni pod Penim. Podskoczymy sobie trochę kawałek wyżej i pójdziemy taki, wiecie, większą rundę na spacer. Taką 5-kilometrową rundę mniej więcej na spacer, no ale zanim to zrobię, to oczywiście muszę znowu Milana wypuścić i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście chciałam wam jeszcze pokazać dzisiaj moje zapasy, jeżeli chodzi o kosmetyki do włosów. Co prawda widzieliście część, właściwie większą część, bo pokazywałam wam kilka vlogów wstecz, ale nie pokazywałam wam dokładnie, dlatego chciałabym to zrobić, no i po prostu, wiecie, czas mnie goni, tak? Dlatego ja teraz lecę z Milusińskim na ten spacer, wrócę, to będzie koło 2, będzie tak 13.40 podejrzewam, no dokładnie gdzieś 13.40 będzie, więc koło 14 pojadę po te zakupy. No jak mówię, muszę się trochę streszczać, nie wiem czy uda mi się wam te kosmetyki pokazać przed tym, jak się ze Svenem spotkam, czy dopiero po tym, jak wrócę do domu. Wyjdzie w praniu, na razie lecę. Boże, wiecie co, zaraz się rozpłynę, tu mi się poodbijały okulary, pomimo że nie mam ani podkładu, ani niczego na nosie. No ale nic, za mną, słuchajcie, zakupy. Znowu zrobiłam potężne zakupy. Wydałam coś koło 60 euro. No ale trochę kupiłam, pokażę wam to szybko, bo muszę te rzeczy, wiecie, chować, co niektóre przynajmniej, typu mięso czy brokuł, więc jedziemy od tej strony. Kupiłam jedną buratę, ja uwielbiam buratę, ser camembert, mówiłam wam, że jem tak o sobie. Tutaj starty ser kupiłam, bo od czasu do czasu lubię po prostu gdzieś tam sobie dodać. Tu dla Milunia smaczki, które tu być w sumie nie powinny, no ale skoro już położyłam, to niech będzie. Tutaj mamy sos pomidorowy ze śmietaną, coś podobnego jak tamto, co kupowałam, tylko chyba to było ciut tańsze. Potężna Nutella, bo no, od czasu do czasu mam po prostu ochotę na czekoladę, to wtedy, wiecie, łyżką jadę. To jest słodzik, który ja używam przy moim porridge'u. Tutaj mam już resztkę, dlatego stwierdziłam, że trzeba kupić już na zapas nowy.
On oczywiście, ten słodzik, wiecie, nie ma kalorii, on jest zero kalorii, czyli no powiedzmy, że okej. Tutaj dwie śmietany do mojego łososia i właśnie wiecie, te zakupy wyszły drożej, dlatego że jednak kupiłam kilka rzeczy, które już są na zapas, między innymi właśnie olej rzepakowy, tylko ten tym razem ma mieć smak nie mydła, nie jabłka, Boże, co mi po głowie chodzi, smak masła, bo tutaj mam jeszcze tyle tego normalnego, to jest ta sama marka, a on był akurat nie w promocji, więc stwierdziłam, że no skoro jest, to go wezmę, zanim potem będę musiała dużo więcej płacić. Co my tutaj dalej mamy? Oczywiście moje piersi z kurczaka, kotlety z piersi kurczaka, 3 jogurty, 2 truskawkowo-waniliowe i 1 wiśniowo-waniliowe. Duże opakowanie malin do mojego porridge'a. Takie opakowanie starczy mi na 3 dni. I do tego borówki też, takie potężne opakowanie, no to starczy mi na dłużej. Tutaj mamy łososia ze skórą. Nie lubię tych ze skórą, no ale skoro jest tańszy, to po prostu ściągnę tą skórę i tyle. Tutaj mamy pałeczki z kurczaka, już wiecie, przyprawione, bo ja sobie raz na ruski rok lubię je zrobić w frytkownicy na gorące powietrze, no a że już dawno nie jadłam, to jak raz. I tutaj mamy niby mini steki z kurczaka, ale to jest, wiecie, pokrojona pierś z kurczaka i to jest takie duże opakowanie, które ja oczywiście poporcjonuję sobie mniej więcej na 4 porcje i wybaczcie, i będę miała no na 4 posiłki. Boże, miejsca tutaj brakuje na wszystko. Dobra, to zaraz wszystko powędruje do lodówki. Tutaj mam jeszcze trochę kilka śliwek, bo dawno nie jadłam. Moje tortille uwielbiam, brokuł mrożony, parówki. To są w ogóle zakupy, słuchajcie, z 3 sklepów, czyli Edeki, Lidla i Peniego. Tutaj parówki, kupiłam pieczarki białe, dlatego że one były po euro 50, a brązowe były prawie po 3, no to no wiadomo, że wezmę tańsze. Tutaj jeszcze mięso mielone. Dwie bułki, pomimo że rzadko kiedy pieczywo jem, to i tak naszła mnie po prostu ochota. Makaron, spaghetti, jedno mleko bezlaktozowe, moje płatki owsiane, które, no, z których robię porridge, i na sam koniec dwie bułki z cynamonem. Wszystko? Chyba wszystko Wam pokazałam, przynajmniej wszystko, co kupiłam i wyłożyłam tutaj. Boże, ja się rozpłynę. Słuchajcie, ja muszę, czekajcie, zaraz się do Was obrócę. Ja muszę szybko teraz to pochować, Milana nakarmić, sama jeszcze zjeść, bo mam przecież mój ryż, i będę musiała wypuścić Milana i zbierać się, jechać, zobaczyć ze Svenem. Dlatego słuchajcie, kosmetyki pokażę Wam po prostu, jak wrócę. O, mam włączony wentylator. O Jezus Maria, o jak fajnie. Sakra, jest tak gorąco, że to się w głowie nie mieści. No nic, ja odezwę się do Was, jak wrócę. Uch, kochani, jestem w domu. Tak naprawdę byłam w domu o 19, koło 19, krótko przed 19, a mamy 19.32 dokładnie. Ja przed chwilą weszłam, bo byłam z Milanem na spacerze, bo zbierając się tam, gdzie się ze Svenem umówiłam, to wiecie, wypuściłam Milana tylko na siura. Jezu, jestem normalnie cała, wiecie co, zapocona, jak nie wiem, więc marzę o tym tylko praktycznie, żeby zjeść, a jedzenie mi się właśnie odgrzewa w mikroweli, żeby zjeść i pójść się, pójść zmyć makijaż i się wykąpać. Bo mówię Wam, masakra, jest tak gorąco. Byliśmy na bardzo długim spacerze. No, powiedziałabym, że zrobiliśmy jakieś 5 kilometrów na nogach, coś takiego. Więc to był dość długi, wiecie, myśmy sobie spacerkiem szli dużo,
dużo rozmawialiśmy. Sven też miał mi dużo do opowiedzenia, bo się po prostu naprawdę długo nie widzieliśmy. Opalony wrócił z tej Turcji, słuchajcie, jak nie wiem, fajnie był z synem. Przygotowałam już tutaj, wiecie, o, proszę bardzo, te rzeczy. Udało mi się je przygotować zanim pojechałam, ale nie udało mi się tego nagrać. Powiem wam, że wcale dużo tego nie ma. I też mój haul jedzeniowy nie był jakiś długi, więc generalnie dzisiejszy vlog nie będzie długi. Ja czekam, aż się Asia odezwie, dlatego że musimy się umówić co do jutra. Generalnie to powinnam, słuchajcie, jechać jeszcze do kasy chorych jutro, zanim do Asi podskoczę. Ale nie wiem, czy zrobię to jutro, czy po prostu poczekam i w poniedziałek. Ach, kurczę, w poniedziałek powinnam do mojego lekarza do Chemnitz jechać. Ale tutaj też, wiecie co, rozważam, czy nie zadzwonić jutro. Ale to, wiecie, poczekam. Ach nie, bo mnie nie będzie, kurde. Nie wiem, czy nie zadzwonić jutro, wiecie co, do lekarza i powiedzieć, że w dalszym ciągu nie ma tego mojego wypisu, więc nie ma sensu, żebym jechała, bo ja ten termin prawdopodobnie miałam tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby no, omówić wypis, tak? Ale skoro ja tego wypisu w dalszym ciągu nie mam, nie wiem, mam nadzieję, że no, albo jutro, albo w sobotę jeszcze może przyjść. I to jest właśnie to. Ale wiecie co, chyba zadzwonię rzeczywiście jutro do mojego lekarza i powiem mu, że jeszcze tego wypisu nie ma. I czy mam zadzwonić w poniedziałek, no ale to też nie będzie sensu miało, bo on w poniedziałek nie jest od rana, tylko chyba od nie wiem której, 10, 11, chyba jakoś tak. Ach, kurczę, nie wiem jak to zrobić, muszę się zastanowić. W każdym razie muszę, wiecie co, podskoczyć do kasy chorych, bo dostałam pismo z kasy chorych, którego trochę nie kumam. Nie kumam dlatego, że tam jest napisane, że urząd pracy zapłacił kasie chorych za jakiś tam okres pieniądze, a nie powinien. I teraz ja muszę tam wypełnić coś papiery, bo jeżeli tego nie zrobię, nie, bo oni muszą sprawdzić, czy ja teraz muszę te pieniądze z powrotem spłacić. Moment. Jak to ja? Milą łapki i lizał znowu. Jak to ja? Skoro urząd zapłacił kasie chorych, to niech kasa chorych z powrotem te pieniądze płaci. Dlaczego ja mam to płacić? Wiecie co? Nie rozumiem tego. Także no, muszę pojechać do kasy chorych i to ogarnąć, ale chyba mam do początku, do połowy przyszłego tygodnia. Czas jakoś tak muszę sprawdzić. Więc no, najpóźniej we wtorek będę musiała pojechać, ale to już najpóźniej. Mówię, jutro by mi bardziej pasowało, no bo wiecie, jeżeli i tak będę jechać do Drezna, tylko właśnie nie wiem, ile czasu mi tam zajdzie. Generalnie to idzie szybko, ale a jutro jest piątek, oni też nie mają nie wiadomo do której otwarte. Kurczę, nie wiem, wszystko muszę sprawdzić, posprawdzać. Na razie idę jeść i jak zjem... Pan ładny? Zostań tam, nie, zostań. Jak zjem, to przyjdę wam pokazać te moje zapasy. Co pomyślałam, że zanim pójdę pod prysznic, a jeszcze światło dzienne jest, to wam po prostu najpierw pokażę te produkty, więc jak mówię, to są wszystkie produkty, które mam na zapasach i także tutaj znajdują się produkty, które już były używane. Co i jak, to wam powiem. Zaczniemy tutaj. Tutaj mam trzy produkty do ochrony przed wysoką temperaturą. Taka miniaturka z Kerastas, którą już używałam. Ja ją miałam... Czekajcie, nie wiem, czy ja ją, o Jezus Maria, czy ja ją kupiłam, czy ja ją miałam, ale ja ją chyba miałam w boksie. No używałam kilka razy, ja nie lubię tej formy, ale to nie jest duża miniaturka, bo ona ma 50 ml, więc ją po prostu zużyję. Tutaj mam spray dwufazowy z Balea. No on jest rewelacyjny, pomimo że jest dwufazowy, trzeba go oczywiście wstrząsnąć, to... to nie tłuści włosów i to już jest moje któreś z rzędu opakowanie. Także na wyjazdy takie małe opakowania kupowałam. Teraz po prostu wystarczy, że przeleję. Ale no, mogę wam polecić. No i tutaj mam Stafta,
którego jeszcze nie używałam, więc na jego temat nie mogę powiedzieć nic. Tutaj mamy, słuchajcie, produkty z różnych kategorii, czyli na zapasie mój ukochany lakier do włosów, który używam od lat i bardzo gorąco Wam polecam. On mi nie nasila łuszczycy. Na to, na co ja go potrzebuję, na takie lekkie ujarzmienie włosów na czubku głowy, jest jak najbardziej ok, da się przeczesać palcami, więc czego chcieć więcej. Tutaj mam produkt, którego jeszcze nie używałam, Overnight Velen Spray, czyli po prostu spray do robienia loków. Boże, zastanawiałam się, co to, a to śmietnik ktoś przesuwa. No, w każdym razie zabierałam się, kupiłam nawet, wiecie co, tego takiego a la papilota, ale jakoś do tej pory nie zabrałam się za to. Tutaj mam z Batiste suchy szampon Overnight Fresh, czyli po prostu taki, którym się głowę spsikuje na noc. Też go jeszcze nie używałam, bo nie wiem, w sumie mam po prostu w użytku z Balea, który jest naprawdę rewelacyjny i używam go rzadko, bo rzadko, ale w ciągu dnia i no nie wiem, do tego na pewno kiedyś, po tego na pewno kiedyś sięgnę. Tutaj mamy Revolution Bond Restore Treatment Plex Trójka i to jest na zasadzie Olaplexu Trójki. Olaplex Trójkę mam miniaturkę, mam też odżywkę z Olaplexu, tego jeszcze nie testowałam. To było na wyprzedaży w Rossmanie, więc stwierdziłam, że sobie wezmę i z czasem przetestuję. Tutaj z Alverde mam jakiś spray 7 w 1, bez silikonów, z roślinną keratyną i Bóg wie co tam jeszcze, nie wczytywałam się. Takie o do pielęgnacji włosów. No i tutaj mam aloes z Yumi, który powinien powędrować do łazienki, dlatego go tutaj odstawię. On no, jest używany, był używany, generalnie on powinien już być dawno zużyty. On jest też w moim projekcie 24 na 2024. No i jak mówię, trzeba się po prostu za niego zabrać. Tutaj mamy odżywki. Tutaj mała odżywka z My Little Beauty, czyli z My Little Boxa. One akurat nie, te wszystkie są nieużywane, więc nie mogę nic na ich temat powiedzieć. Tutaj z Elvital, z L'Oreal Elvital Glycolic Gloss i to jest do laminowania włosów. Też kupiłam już jakiś czas temu, a do tej pory jeszcze po to nie sięgnęłam. No ale ja mam, wiecie co, jedną maskę w łazience z Yumi do średnioporowatych włosów w użytku i jedną odżywkę, to znaczy dwie odżywki z Eveline z tej serii biedronkowej, jedną humektantową podejrzewam, znaczy tak mi się wydaje, tak, chyba humektantową i drugą proteinową, także no i mam jeszcze końcówkę tej z Redkena i Olaplex, połowę odżywki z Olaplex, także mam na razie co zużywać. Jak tamto pozużywam, no to zabiorę się za następne. Tą tutaj widzieliście dopiero co niedawno w holu zakupowym Riel Color Glossing. To jest po prostu glossing do blond włosów, który będę chciała przetestować. Coś podobnego miałam chyba z L'Oreala, czy nie pamiętam z jakiej marki, ale coś podobnego miałam. Tutaj mam dwie odżywki, jedną humektantową, drugą emolientową z Only Bio, też przywiozłam w zeszłym roku ze sobą, no i do dzisiaj jeszcze żadnej z nich nie otworzyłam i nie użyłam, ale one też swojego czasu doczekają. Wiecie co, one są, nawet nie wiem gdzie tu jest podana data przydatności, a no 6.9.2026, także jeszcze mam trochę czasu na ich zużycie. Moja ukochana orientalny ogród z Yop. Bardzo, bardzo lubię, od lat do niej wracam. Maskę też uwielbiałam, ale maski z tego co wiem już w sprzedaży nie ma. No i tutaj jeszcze jeden produkt z Isany. Odżywka do włosów bazylia i mango, przeznaczona do włosów zniszczonych i suchej skóry głowy, czyli takiej jak moja. Uwielbiam te odżywki, naprawdę uwielbiam, więc za nią też się powinnam zabrać, bo ich w Niemczech, słuchajcie, nie ma. Ja już Wam gdzieś w którymś filmiku mówiłam, i to pewnie nawet nie raz,
że w Polsce jest makadamia, pomarańcza z makadamią wersja i ona była tutaj 2 czy 3 lata temu limitowaną edycją, ale tych odżywek nie znajdziecie tutaj w Rossmanie, niestety, a szkoda, bo one są naprawdę fajne. A w Polsce z tych macie chyba 3 rodzaje, plus ta makadamia pomarańcza, to chyba nawet 4. No, powiem Wam, że to tania jest, jest bardzo gęsta, więc nie nakładajcie dużo, jeżeli macie cienkie włosy. Tutaj mamy maski do włosów. Jedną z Balea, taką małą, to widzieliście, że dopiero co niedawno kupiłam. Tutaj mam z Swiss Apart, taką jedną już miałam. Tu mam maskę z Szebensa z peelingiem z soli morskiej. Tu mam dla wysokoporowatych włosów z Yumi, moją ulubioną. Aczkolwiek, jak mówię, teraz mam dla średnioporowatych, którą kupiłam w TK Maxie i też bardzo dobrze się sprawdza. No i tutaj mam z Balei maskę do włosów z tej serii Med. Także no, jeszcze nie używałam, to nic nie powiem. Zbliżamy się już do końca. Tutaj mamy szampony, 2 miniaturki. Tutaj mamy szampon i odżywkę. To ma pojemność 50 ml. To miałam w boksie razem z odżywką. Odżywkę już dawno zużyłam, a szampon nie, ale wiecie, na wyjazdy jak raz będzie, z John Frieda. Kiedyś bardzo lubiłam te produkty z tej serii Frizz Ease. One mi bardzo pomogły odratować włosy. Tutaj mam nawilżający szampon z Selsun Blue i no, on się u mnie nie sprawdził tak jak ten z tej serii Medicate, tej czerwonej. Więc ten czerwony mam jeszcze mniej więcej tyle pod prysznicem i oczywiście jak tamten zużyję, to na pewno kupię kolejny, ale ten też będę musiała po prostu zużyć, no bo wiecie, kupę pieniędzy one kosztują. Tutaj mam z Balea aktualna limitowana edycja bodajże Tropical Delight. No nic nie mogę na jego temat powiedzieć, poza tym, że on powędruje teraz pod prysznic, dlatego że mam tylko Selsun, a aktualnie tego Selsuna Medicate nie używam codziennie. No i tutaj mam jeszcze Head & Shoulders Derma X Pro uspokajający szampon przy suchej, swędzącej skórze głowy, czyli takiej jak moja. Więc to zaraz powędruję. No i na sam koniec tutaj mam z Halibe enzymatyczny peeling do skóry głowy. Aktualnie mam z Neboa pod prysznicem w użytku. Ja bardziej i ten z drobinkami, ten fioletowy. Ja bardzo lubię ten z Neboa, ale jak tamten zużyję, no to trzeba będzie się zabrać za to. Tutaj olejek na końcówki z The Songe w dalszym ciągu czeka. Ja już go używałam, zresztą widać. On czeka, aż w końcu zużyję ten mój z Sol de Janeiro, bo do tamtego nie wrócę, to jest tragedia. Cholernie drogi, a no jeżeli macie mnóstwo włosów, macie grube, ciężkie, to może się u Was sprawdzić, ale nie jeżeli macie cienkie i zniszczone. I tutaj jest olejek do skóry głowy, to jest Boost Your Energy z Isany, to była jakaś limitowana edycja. Trochę też już go używałam do olejowania i też go będę musiała, znaczy musiała, będę chciała go zużyć, ale na razie zużywam jeszcze inny produkt. No i to tyle, kochani. Całe produkty włosowe, wcale tego dużo nie ma, powiem Wam szczerze. No i ja wiem, że to wszystko zużyję, więc nie ma problemu. Dobra, teraz lecę pod prysznic. Słuchajcie, kochani, mamy prawie 23:00. On ładny śpi. Ja o mały włos zapomniałabym się z Wami pożegnać, bo tak naprawdę będę zaraz szła do łóżka spać. Przynajmniej spróbuję. Bo no, jestem jutro z Asią umówiona na tak mniej więcej 11 z minutami. Co dla mnie oznacza, że no najpóźniej o... O Boże, wybaczcie. Najpóźniej krótko po 10 będę jechać. Znaczy wyjeżdżać do niej. A do domu pewnie wrócę
o 16, 17. No to już 17 to już najpóźniej będzie, dlatego że Milan musi wyjść i musi też zjeść, tak? Także wiecie, tam tych kilka godzin on zostanie, nawet wydaje mi się, że już na 16 w domu będę, dlatego że no mówię, nie chcę Milana zostawiać, nie wiadomo jak długo, wiecie, Milan spokojnie 8-9 godzin zostanie bez problemu w domu. Z drugiej strony, no on już się odzwyczaił od takiego długiego zostawania, no bo wiecie, nigdy nie było już takie potrzeby, raczej zawsze Matias z nim gdzieś tam wychodził i w ogóle, no ale Matiasa w dalszym ciągu nie ma, jest jeszcze w szpitalu, właśnie jutro, miałam dzisiaj do niego napisać, zapomniałam, jutro napiszę do niego, zapytam się, czy kiedy go wypuszczają, bo teoretycznie mówili mu, że tydzień, no jutro będzie już piąty dzień, 5 dni, 4 dni na dzień dzisiejszy, 4 dni temu był operowany. Więc albo go faktycznie wypuszczą w niedzielę, albo w sobotę, albo dopiero w poniedziałek. Nie wiem, muszę się go zapytać, on na pewno już będzie coś prędzej wiedzieć. O Boże, Olicica, żywa mi się, jak nie wiem. Wybaczcie. No ale nic dziwnego, dzisiaj też bardzo dużo chodziłam. No więc muszę podłączyć aparat, żeby się do jutra naładował. Muszę pamiętać o tym, bo w ogóle z Asią rozmawiałyśmy właśnie odnośnie tego poniedziałkowego wyjazdu do lekarza. I Asia też mówi, że to jest dobry pomysł, żeby jutro zadzwonić do lekarza i po prostu powiedzieć mu, że w dalszym ciągu wypisu nie ma, więc nie ma sensu, żebym ja w poniedziałek przyjeżdżała, zrobić z nim termin jeszcze na za 2 tygodnie, bo leków na razie nie potrzebuję, bo mam. I na za 2 tygodnie i no, w międzyczasie już powinien ten wypis być, no bo za 2 tygodnie to już wiecie, będzie ile? 7-8 tygodni, jak ja wyszłam z rehabilitacji, no więc już dawno powinien być, tak? A jeżeli faktycznie okaże się, że może jutro albo w sobotę jeszcze, że dotrze do mnie, no to nieważne, to po prostu 2 tygodnie później omówimy ten wypis, tak? No, dokładnie tak, więc no i muszę pamiętać jutro o tym, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żeby sprawdzić w Rossmanie, u Asi na dzielni sprawdzić w Rossmanie, co? Czy mają tam ten szampon z Baby Dreams z tej serii Naturals? Mam nadzieję. Bo jednak powiem Wam, że jest to produkt, który ja, to jest takie moje must have, który ja chcę mieć koniecznie ja chcę mieć koniecznie u siebie na zapasach. Dzisiaj jak byłam na zakupach spożywczych, no to wiecie, ja parkuję zawsze, bo tam jest taki duży parking, jest Rossmann, jest Edeka, jest Lidl. No i jeszcze Baumarkt jest. I weszłam do Rossmana sprawdzić, no ale nie było niestety. W dalszym ciągu jakby, nie wiem, on się zmył czy co, nie wiem, tam przynajmniej. Bo jak mówiłam, w innych Rossmanach widziałam, że miejsce na ten szampon był, ale był wykupiony akurat. No i mam nadzieję, nie wiem, a właśnie zaraz sprawdzę na stronie Rossmana, może na stronie Rossmana będzie. Bo jeżeli nie dorwę, no to po prostu sobie zamówię. Najwyżej. Dobra, kochani. To by było na tyle. Żegnam się z Wami, zapraszam Was na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.